Siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z gry, której nazwy całości nie pamiętam, ale generalnie ja to nazywam symulator destrukcji, symulator, moi drodzy, niszczyciela. Gramy i to jest drugi odcinek, teraz taka sytuacja, mamy kontrakty, natomiast do kolejnych kontraktów, jak pewnie widzieliście w pierwszym materiale, potrzebujemy nowego pojazdu, którym jest nie mini ładowarka, bo już ją posiadamy, a potrzebujemy właśnie tej wywrotki. Fajna wywrotka, niestety nie mogę z niej skorzystać jeszcze. Ona kosztuje 4000, jak widzicie. Niestety nie posiadamy tyle hajsu, mamy 1000, więc sobie weźmiemy tutaj obroty jakieś zleconko. To na 1000, myślę, że tutaj możemy zaakceptować. No i cóż, ja tylko będę teraz się poruszał tym oto pojazdem. Problem polega na tym, że on jest wolny i bardzo dużo paliwa nam zżera. Mogłem normalnym pojazdem sobie pojechać. Ale cóż, no. Wjeżdżamy. Jakby nas policja złapała, to najwyżej powiemy, że to co czuć w powietrzu, to jest płyn do spryskiwaczy. Bo na budowie wiadomo, że na trzeźwo to ciężko. To jedziemy. Niestety nie mogę speeda. Wezmę, chyba podjadę po samochód, wiecie? Chyba, że tutaj jest coś. Mógłbym tutaj jakiś hajsik zrobić? A nie, to jest chyba na sprzedaż. Jest to na sprzedaż? Co to jest? Construction, szczegółowości. A, to są posiadłości, mogę kupić je. Panie! A nie, bo się policzymy zaraz. Jedziemy. No to go. Musimy 500 metrów przejechać, ale ja chyba będę przejeżdżał obok miejsca, w którym zakupiłem sobie ostatnio właśnie tą mini ładowarkę i wtedy będę mógł normalnie do pojazdu mojego wsiąść. Tutaj mamy kolejny obiekt jakiś. Tutaj też kolejny obiekt. Tutaj kupowałem chyba tą ładowareczkę. Chociaż nie wiem. A kurde, już nie wiem. Dobra, podjedziemy zaraz, bo jak widzicie w prawym dolnym rogu jest paliwo. Ono bardzo szybko schodzi w tym pojeździe. A tutaj gdzieś będziemy mieli nasz samochód. Tak mi się... Oj, tu chyba muszę podjechać. Dobra, jedziemy tędy. A, to już ominę, nie będę szedł po ten samochód. To już dojadę normalnie. Tutaj mamy coś, kolejne miejsce. Czekajcie, sprawdźmy, bo ja już tak nie za bardzo się orientuję w tym wszystkim. Co to jest? Mogę dostarczyć do tego miejsca, ale dlaczego? Czy tu to jest do wykupienia, pole namiotowe? Mogę kupić, cena, wynajmowanie turystom, przyjeżdżanie to dobry sposób na szybki zwrot inwestycji. Kurde, mógłbym je kupić. I wtedy bym zainwestował, ale nie wiem jak dużo będę miał tych pieniędzy z tej inwestycji. A kupię! Dobra. I co tutaj się stanie? Załaduj piasek na wywrotkę. A, ja będę pod... Tylko nie mamy wywrotki. Tylko nie mamy wywrotki. Dobra, ale to ja już kupiłem. Ty, dobre, to mi się podoba. To ma taki charakter tutaj troszkę strategiczno-ekonomiczny. To już taki troszkę bardziej rozwinięty jest ten symulator, bo tutaj oprócz tego, że jesteśmy budowlańcem, to możemy sobie sami swoje posiadłości troszkę ulepszyć. O, patrzcie, zakopaliśmy się. Jakiś tutaj muł. To brzmi dobrze, to brzmi sensownie, to brzmi logicznie. A co się stanie, jak ja pieniędzy nie będę miał? Że teraz nie mam już na paliwo, podjadę tam, nie będę mógł zatankować? To będzie dobre. Zobaczymy. Lepiej było węgiel kupić. Ty, może na pieszo będę tam szedł. Może pieszo. Dobra, jedziemy. Ciekaw jestem, czy będę miał na paliwo. 300 metrów do przejechania. Kurde, może być ciężko. Ty, ja chyba pieszo się przejdę, wiecie? Czekajcie, ja to zaparkuję, naprawdę. Ja się pieszo przejdę tam. 200-300 metrów. To ja chyba nawet szybciej pieszo biegnę niż... No jasne, że szybciej. Wolę tak zrobić. Dobra, mamy... Z narzędzi mamy tak. Jedynkę to mamy piłę. Dwójkę mamy coś takiego. Znaczy piła to jest szlifierka. Młotek i klucz. Kluczem naprawiamy, młotkiem psujemy. Tak to działa. Dobra. Co my tutaj mamy? Potrzebujemy buldożer, to nie ma problemu, akceptujemy kontrakt. Także tutaj buldożerem zrobimy szybciutko. I tutaj gdzieś powinien być znaczek parking. Czekajcie, tutaj musi być znaczek parking. Dostarcz buldożer. On powinien się tu pojawić. I teraz jakie jest zadanie? Zbóż posiadłość, zbóż pozostałości ścian i musimy krzaki rozwalić. Dobra, ale to mogę młotem. Nie, tego nie mogę młotem. Tego też tak nie mogę. Co to kurde?
Przejedź. To miejsce mam przejechać? No chyba nie, kolego sympatyczny. Dobra. Dobra, no to jedziemy burzyć. Musimy uważać na niektóre rzeczy. No, panie, to ja już wszystko wiem. Tutaj mamy paliwa jak ta lala. To mi się podoba. Oczywiście musimy uważać na te niektóre rzeczy, które stoją z tym czerwonym takim znaczkiem. To oznacza, że musimy być ostrożni. Dobra. O, chyba uderzę. Nie, nie uderzę. Jedziemy. Tak to wygląda z pierwszej osoby, z kabiny. No, wcale nie trzęsie. 26%, będziemy musieli naprawić troszkę. 24, no to się rozpędzimy trochę. O, dawaj. Dobra, 111. Czekajcie, to niby jest zadanie wykonane, ale teraz musimy naprawić. Nie wiem, którą część tu naprawiamy. To? Problem polega na tym, że ja nie widzę, jak bardzo jest naprawiony, nie? Jak bardzo ten pojazd jest naprawiony, albo jak bardzo jest zepsuty. Chyba, że będę musiał wejść tutaj w zakładki jakieś. Gdybyśmy na przykład w pojazdy, w to, wytrzymałość 100%, kabina jest uszkodzona. Słuchajcie, kabina jest uszkodzona. Tutaj. No dobra, powiedzmy kilka... A, jest! Teraz jest naprawa. Wytrzymałość 35. Dobra. To mamy faktycznie 74. To teraz już rozumiem. Dobra, jest 100%. No to jedziemy. Zmysł budowlańca. Zapomniałem, słuchajcie. Uwaga, zmysł budowlańca. Gdzie go się włączało? Na R. Moi drodzy, zmysł budowlańca, proszę bardzo. Zapomniałem o tym zmyśle. Jestem, kurde, takim wiedźminem trochę budowlańczym. No, to już wiem, co mam zrobić. Jedziemy, zmysł budowlańca. Jak ta lala. Czekajcie, muszę wycofać. Tutaj mamy kolejne. Jeszcze 7 krzaków musimy przejechać. Tak strasznie im zależy na tym. Strasznie im na tym zależy, żeby to porobić. To jedziemy jeszcze. 4 krzaki gdzieś są z tyłu, ale się tam skryły. To bardzo niedobrze. Przyspieszymy trochę. No, jedziemy. Kurde. No, prawie bym uderzył, ale się udało. O, tutaj są krzaki teraz. Tu jest ten jeden. I teraz te 3 musimy przejechać i zdobędziemy, moi drodzy, 1000 baksów. 1000 dolarów będzie nasze. Wykonaliśmy. Enter, sfinalizujemy. Zakończ kontrakt. 1000. Doświadczenie 70 expa. No bardzo mnie to denerwuje, że będziemy musieli powtarzać te niektóre akcje. Kilkukrotnie kontrakty. Buldożerem. Uuu, moi drodzy, zobaczcie, samochody stare są. Złomowisko. To ja chcę na to złomowisko jechać. Tutaj gdzieś. Jak daleko mamy? Blisko. Tutaj. A nie, muszę przejść na drugą stronę. Czekajcie, a co to jest? Nie, no dobrze, muszę tu przebiec. Idę pieszo. No dobra, no to teraz lecimy. Kurde, 600 metrów, to jest strasznie dużo. Chociaż szybciej będzie faktycznie, niżeli miałbym jechać tym mini ładowarką albo jakimś buldożerem. Tutaj jest pole namiotowe, które mógłbym zakupić. Tutaj mamy kolejny. Tutaj jest ten. Ja nawet nie wiem, to jest ogród z altanami. Nawet nie wiem, gdzie jest moje pole namiotowe. Jak widzicie, GPS pod moją kamerką. On oczywiście się aktualizuje. Nie wiem, czy to nie jest zakupione moje pole... Tak, to jest moje pole namiotowe. Tylko tam trzeba było 1000 i trzeba było wywrotkę. My oczywiście teraz nie będziemy tam nic działać. Bo musimy tą wywrotkę tutaj zakupić. Pieszo sobie tutaj chodzimy. A co to jest?
Kurde, to by trzeba było podnieść. Będziemy musieli odkryć chyba jakiś... Będziemy musieli chyba odkryć jakiś ten dodatkowy pojazd. Dobra, typu dźwig. Zapomniałem o tym, faktycznie, teraz biegnę, moi drodzy, na tym. Biegnę cały czas pieszo. Czemu ja do wywrotki do... Fuck! Czemu ja do wywrotki? Co tu się stało? Czekajcie. Przecież zrobiłem kontrakt. No. To ja byłem przy tym? Dziwne to było. Nie wiem, niepotrzebnie biegłem. Ale faktycznie mogłem koło parkingu być i mogłem przy parkingu sobie przywołać pojazd. Dobra, to teraz tak. Tutaj mamy coś do rozwalenia. Zbóż drewniany płot, przesuń schody z drogi. Okej, okay, okej. Okay. Gdzie jest parking? Tutaj. Halo, ja idę na drogę. Dobra, potrzebujemy buldożer. No i z buldożerem oczywiście działamy. Samochody z drogi musimy przesunąć. To nie jest problem. Kurde, ale fajna robota. Dobra, trzy przesunięte. Nie no, takie to mi się podobają te kontrakty. To szybciutko tutaj zdobędziemy hajs. Dobra, jedziemy następne. No i gitara. A, jeszcze jeden, ale on gdzieś tutaj chyba jest po prostu... O. A ten samochód, chyba ten kawałeczek mi się wydaje. Nie, ale czekajcie, jeszcze jeden samochód jest. Tu się coś zbugowało. Raz, dwa, trzy. No kurde. Chyba, że... Coś się zbugowało, mi się wydaje, słuchajcie. Nie wiem, czy nie będzie problem... Nie wiem, czy to nie będzie problem. Przesunąłem wszystkie pojazdy z drogi. Teraz nie mogę wyjechać. Dobra. Słuchajcie. Coś jest bardzo nie tak. Coś tu się zepsuło. No, nie mogę tutaj zrobić nic. Pojazdy rozwaliłem na drobny mak. Płot musimy rozwalić. To możemy ręcznie nawet rozwalić, to nie ma problemu. Tylko boję się o ten samochód. Może mi go nie zaliczyć. No. Muszę przywołać jeszcze raz sobie tą pojazd. Ten buldożer. Dobra, rozwal. Co nam jeszcze pozostało? Gdzie jest ten płot? Tam jest jeszcze drewniany płot. Kurde, jakbym tak beczkę jakąś tam dał i ją rozwalił. Dobra, te trzy płoty. Te trzy kawałki mogę rozwalić. No i dobra, zadanie wykonane, ale nie mamy wykonanego tego. Bo samochody się zepsuły. Dobra, jeszcze raz spróbuję przywołać tutaj. Jeszcze raz wezmę buldożer. Ten niebieski wolny pomiędzy grupą samochodów do przesunięcia. No zaraz zobaczymy. Może tutaj muszę to zrzucić. Czekajcie. Jakieś dolary dostaję, jak ja po prostu można tu trzepać dolary, ty. Może ten. Ale ja go tak nie zrobię. Ty, faktycznie. To zadanie może zostać niewykonane. Czekajcie, wrzucę z powrotem ten samochód i go wyrzucę. To jeszcze ten. Czekajcie. O, jest! Dobra, trzeba było się trochę tutaj pomęczyć. To mi się podoba. Zakończymy kontrakt. Dobra, ile mamy hajsu? 2000. To musimy jeszcze zrobić jakiś inny kontrakt. Kolejnym kontraktem do wykonania będzie kontrakt... Tutaj, buldożer, posesja. Posesja, chcę to zrobić. Za 1500 i będziemy mieli 4000 już. To zrobimy sobie ten. Akceptuj. Jestem już. Akceptujemy zlecenie.
I jest w porządku. Teraz tak, buldożer był wskazany. Buldożer był wskazany. Do zrobienia mamy przetnij rury, używając piły elektrycznej i zburz pozostałości ścian. O kurde, wysiadłem. Jeszcze raz. Dobra, no to musimy tędy pojechać. Zmienimy sobie muzyczkę. No to jedziemy. Pozostałości ścian. No będzie to trochę trudne, bo jest mało miejsca do manipulacji tutaj. Patrzcie, nie mamy. Dobra. Na prędkości. Kurde, ciężko. Dobra, jeszcze raz. Teraz weźmiemy sobie przednie rury. Ale które to rury trzeba przeciąć? Tam są jakieś rury. Zobaczmy. Tu jest jakaś rura. Kurde, nie wejdę tam. Tędy. Dobra, jedna rura przecięta. Przecięte. Tylko ciekawe, jaki jest cel przecinania tych rur. Czy my je wymieniamy na nowe, czy my po prostu demolujemy? Dobra, tu już zrobione. Tutaj kolejne. I to już chyba będzie wykonane zadanie, jeśli chodzi o rury. Dobra, i teraz musimy już tylko i wyłącznie ściany rozwalić. Ja jestem jeszcze ciekaw, czy mogę. To akurat nie. Czy mogę ręcznie rozwalić trochę tych ścian? Nie, niestety. To będzie ciężkie. Dobra. My sobie do tyłu podjedziemy. Dobra. Nice. Troszkę to potrwa.71 na 100. To już całkiem ok idzie. Go. Teraz jeszcze to rozwalimy i kupimy wywrotkę i w końcu zobaczymy, co z tą wywrotką będziemy mogli zrobić za zadanie, jakiś kontrakt. Kurde, już się kopcimy. A nasz pan Zdzisio. Pan Zdzisio, brygadzista. Trzeźwiutki dzisiaj. Wyjątkowo, muszę powiedzieć. Sprawdzałem go alkomatem. Dobra, wykonane zadanie. Kontrakt do oddania. Pieniążki idą 4500. Mamy już, więc możemy teraz sobie skoczyć po ten. Po co? Kurde, nie wiem. Tam. Wywrotkę. Po wywrotkę możemy skoczyć. Idziemy oczywiście tutaj poboczem. W sumie poboczem powinniśmy lewą stroną iść. Dobra, nie będę jeździł tym samochodem. Ja go zostawiam tutaj. I idziemy po wywrotkę. Chciałem powiedzieć, idziemy. Piechtolotem tak zwanym. Tradycyjnie, jak w tych symulatorach, czyli małe mapy. Ładujemy się co chwilę przy zmianie otoczenia. Dobra, i gdzie tam? 600 metrów. To szybko przebiegniemy. Ja tak sobie myślę, następnym razem, jak troszkę zarobimy pieniążków, to jednak zrobimy coś z tym polem namiotowym. To by było lepiej. Inwestować w to pole namiotowe. Nie dostanę co prawda za tą pracę i za czas tam spędzony żadnych pieniędzy. Dodatkowo jeszcze sam będę musiał chyba te pieniądze tam zainwestować. Czy to jest moje? Tak, to jest moje. Postęp. O, patrzcie, brak wymaganych materiałów. Potrzebujemy wywrotki. Załaduj piasek na wywrotkę. Dostarcz wywrotkę do podanego punktu. No. A nie, ile tam będzie zysku? A, zysk 200. Teraz dostaję po 200 chyba. Czyli im wyższy stopień, moi drodzy, czy dopiero będę dostawał 200, jak wykonam przynajmniej tą pierwszą część. To będziemy inwestować. No, kurde, Dawid, biegnij. Przeskocz. Yo. Czy mogę się teleportować podobno do odkrytych miejsc? Aj, to zapomniałem. Zobaczmy, czy mogę się teleportować do odkrytych miejsc. Nie. Znacznik tylko. Tylko znacznik. No dobra. No to jednak chyba działa to tylko ta teleportacja w momencie, kiedy będę jakiś kontrakt pobierał nowy. Ale dotyczący miejsca, które już było odkryte przeze mnie. Dobra, kupujemy tą wywrotę. Wywrota.
I dostałem od razu zlecenie na wywrotkę. Jesteśmy gotowi na własne inwestycje, możemy więc zakupić i rozwijać nieruchomości. Aby ukończyć budowę na posiadłości, trzeba wykonać szereg zadań. Pojedź do zaznaczonej lokalizacji i kup posiadłość. No ale, kurde, zakup i zbuduj coś na swojej posiadłości, ale ciekawy jestem, jaką oni mi teraz tu posiadłość strzelili. Bo pole namiotowe, ale to jest chyba to moje pole namiotowe. Nie no, nie chcę taksi wziąć. Ja sobie pojadę. Ja chcę wypróbować wywrotkę. Uuu, jak ładnie. Jak ona ma tutaj sterowanie? Ruch. Okej. No dobra, ale nie mogę na przykład podnosić tego. Ale fajna jest ta wywrotka, ładna, mi się to podoba. Kurde, tu jest pole namiotowe, ale nie mogę go kupić, bo mnie nie stać. To nie wiem, o co im chodzi. Kurde. Kupmy, nie ma. Dobra, walcie się. Nie będę robił teraz tego według planu. Ja chcę na moje pole namiotowe. Gdzie jest to moje pole namiotowe? Czy ja je widzę na mapie? Moje posiadłości, twoja firma jest tutaj. Pole namiotowe drugie. To jest na 100% to pole namiotowe, które zakupiłem. Ej, halo, samochód, przepraszam. No to będziemy musieli trochę zarobić, żeby kupić według scenariuszu. Scenariusza. To musimy skoczyć w lewo. Tak. Skoczymy sobie w lewo. Będzie super sprawa. Uwaga, skręcamy. Zobaczmy, czego oni od nas wymagają. Okej. Akceptuj zadanie. Przypisz pracownika. A ja nie mam pracowników swoich, tylko ja jestem na razie tym pracownikiem. Dobra, przyjąłeś zadanie na pole namiotowe 2. Załaduj piasek na wywrotkę, dostarcz wywrotkę do podanego punktu. No to zobaczmy. O kurde, będzie ciężko podjechać. Dobra, muszę się rozpędzić. Mogę Soushibo zatrudnić. Kurde, no nie podjadę, no. Jadę albo nie jadę. Tu muszę to załadować. Dobra, a co tu jest zalecane w tym zadaniu? Bo ja bym musiał teraz iść na parking. Wywrotka i mini ładowarka. Czy ta mini ładowarka ma na tyle wysokie podniesienie tego? Tej łyżki? Mini ładowarka, dostarcz. Gdzie ona jest? Tutaj. No dobra. A jest tam paliwo? Dobra, paliwo to ja mogę zatankować, słuchajcie. Zatankuję później. Nie no, ona coś tam podnosi. Nie no, dobra, okej, damy radę. Jakie tam były jeszcze do przyrządy? Łopata QE. Dobra, to damy radę. Tylko jak podjadę. O kurde. Dobrze, podjechaliśmy już. Come on. O, załadowałem. Ale brzydka jest ta animacja. Zobaczcie, jak wygląda ten piasek na tym. O kurde, coś poszło nie tak. To jest okej. Dobra. O, 8 razy tak musimy zrobić. O kurde, jakie efekty są tutaj. Słuchajcie, jakie tu są efekty wizualne. Jak jest brzydka pogoda. No, to jest jednak to, o czym mówili kiedyś. Przyszłość gier komputerowych. Fizyka na najwyższym poziomie. O, tutaj nawet więcej załadowałem. Czekajcie, żeby nie zepsuć. Bo czuję, że... O kurde, ale tutaj pobrałem teraz. Czy ja mogę jakąś inną muzykę puścić? O!
No, to mi się podoba. Zmienimy trochę. Ten rog jest tutaj najlepszy. Tylko ciekawe, gdzie ja to później tam wyślę. Gdzie ja to wysypię. Dobra, ładujemy. Ale, panowie, ale w taką pogodę to chyba się nie pracuje. To się pije, byle szef nie widział. Oczywiście herbatę. Jeszcze kilka razy. Teraz pracujemy na swoje w sumie. Nie dostaniemy za tą pracę chyba pieniążków, bo my inwestujemy teraz w swoje pole namiotowe. Spróbujemy z innej strony tutaj załadować. Dobra, to jeszcze jest dwa razy. O kurde, paliwa nie mamy. Pojazdy. Paliwo. Mini ładowarka. Paliwo. Uzupełnij. No to jedziemy. Ło, ale wjechałem z tą łychą. Czekaj, czy się rozsypie? No trochę rozsypałem. To muszę się przyznać. Trochę rozsypałem. Kurde, łyżkę złamię zaraz. No ale czemu łyżki nie mogę podnieść? Teraz. Kurde. Jednak ten pracownik chyba coś wypił więcej niż herbatę. Patrzcie, jak niedużo nam brakuje. 4. To jest chyba było to, co się rozsypało. No i gitara. Ostatnie załadowanie i mamy wywrotkę. Zobaczymy. Mamy wywrotkę zapełnioną. Dobrze, i teraz dostarcz do punktu. Który to jest ten punkt? Dostarcz, ten zielony. Cicho tam. Ale my nie będziemy chyba podnosić, wiecie? My nie będziemy tutaj nic podnosić, bo to się samo rozładuje. Trochę lipa. W porównaniu do innych symulatorów to trochę lipa. No i ta fizyka tego piasku, no to jest po prostu jedna tekstura taka, nie? Czyli nie ma raczej opcji tutaj wysypania tego piasku. Jak widzicie, no nie tylko my jesteśmy pijani, są też inni wariaci na drodze. No ten jest ewidentnie pijany. No przepraszam. Czy ja oponę zepsułem? Panowie, ale tak się nie robi, wiecie? Przeszkadzacie mi w pracy. Tu muszę dostarczyć. No i wykonane. I teraz sfinalizuj. Zrobiliśmy. I mamy etap pierwszy, doświadczenie. Dużo expa dostaliśmy. Bardzo dużo expa dostaliśmy. Zobaczcie, co się stało. Zdobyłeś poziom, twój poziom licencji, zablokowałeś pojazdy, ciężarówka, narzędzie, pistolet na gwoździe, nowy pracownik. Pracownicy, możesz przypisać pracownika, aby dokończył pracę na parceli lub dostarczył materiały. Pracownik musi mieć odpowiednie kwalifikacje, liczba gwiazdek. Kiedy skończy ci się paliwo, to wiadomo. No dobra, sprawdźmy tu. 200. Twoje prace na twojej posiadłości zostały zakończone. Od teraz będziesz otrzymywał pieniądze z wynajmu. Czasami będziesz musiał przeprowadzić niezbędne konserwacje. 200 dostajemy teraz. Moi drodzy, czuję się jak w Monopoli. I teraz co z pracownikami mogę zrobić? Pracownicy. Mamy. Zatrudnij pracownika. 1000. Cena zatrudnienia 1000. Żaden z niego specjalista. Nowy w tym fachu. Idealny do prostych robót. Jacek Pies. Poziom mało. No bo jakie są kontrakty? Słupów wysokiego napięcia. No dobra, to zobaczmy. Pokaż na mapie. Mini ładowarka. Okej.
No to tak to by wyglądało, słuchajcie, tak to wygląda aktualnie. Nasza firma się rozwija. No gruba sprawa, powiem. Powiem wam, że gruba sprawa. My musimy jechać na kolejną misję, a ja się z wami żegnam. To był drugi odcinek z symulatora. To się jak to nazywa? Build? Nie. Demolish and Build Company 2017. Powiem wam, że tak, jeżeli chodzi o fizykę, to słabo. Słabo, jeżeli chodzi o fizykę tych pojazdów. Natomiast różnorodność tego, co można robić, w co można inwestować, jest całkiem spoko. Satysfakcjonująca, to mi się podoba. Zobaczymy, co w następnym odcinku zrobimy. Ja sobie tam przejadę, słuchajcie. Ja sobie podjadę tutaj, zarobię troszkę pieniążków, żeby w następnym odcinku tak za bardzo tutaj nie męczyć i nie naciągać tego czasu. No i zobaczymy, czy będziemy musieli zainwestować w pracownika, czy też będziemy mogli zainwestować w nowy sprzęt, typu na przykład ta ciężarówka, co tam była. Tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia. Na dole będziecie mieli link do G2, gdzie można taką grę kupić. Wbijajcie na live, bo tam to nagrywamy, i na Facebooka w opisie. Cześć!